Rozmowa dnia w Radiu Piekary. Marcin Zasada, witam Państwa. Naszym gościem jest Dawid Kostemski, prezydent Świętochłowic. Dzień dobry. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie prezydencie, podobno staliśmy się taką wyspą szczęśliwości, że Warszawę chcemy wspomagać w budowie pomników, pomnika właściwie konkretnego. I to podobno na pański wniosek nawet. Byłem i jestem wnioskodawcą tego pomysłu, inicjatorem i żywię ogromną nadzieję, która graniczy z pewnością, że na pewno nam się uda ten pomnik wybudować, ale nie zgadzam się z panem redaktorem, że chcemy uczynić dobrze w Warszawie, bo ten pomnik budujemy wspólnie z miastem stołecznym. Mówimy o pomniku Wojciecha Korfantego, tak jest, śląskiego i polskiego bohatera. To podsumujmy, 100 tysięcy od metropolii, 100 tysięcy od Świętochłowic, Rudy Śląskiej i Zabrza, 50 tysięcy z Siemianowic i jeszcze z innych jeszcze Świerklaniec, mamy Tarnowskie Góry, jest Radziąków. Mamy pół miliona, no król się bawi, złotem płaci. Panie redaktorze, to tak można powiedzieć, jesteśmy na przedbiegach, dopiero kolejne miasta włączą się w najbliższych dniach, do końca lutego musimy mieć takie gotowe deklaracje gmin, jednostek samorządu terytorialnego ze Śląska, które prześlemy do Warszawy, bo warto tutaj podkreślić, że budowa i zainicjowanie budowy pomnika Wojciecha Korfantego i wkład własny miasta stołecznego Warszawy, oprócz tego, że dają i wskazują lokalizację, i to bardzo taką atrakcyjną lokalizację na alejach Róg Alei Ujazdowskich i Agrykoli, to również wkładają, czyli zadeklarowały swój wkład w postaci 200 tysięcy złotych na budowę pomnika. 200 tysięcy? Oraz 100 tysięcy na przeprowadzenie procedury konkursowej. No to policzmy sobie, w sumie to jest jakieś pół miliona od nas, czy ponad 800 tysięcy. Pomnik będzie kosztował nieco więcej. Chcemy, aby ten pomnik z jednej strony odzwierciedlał samą postać Wojciecha Korfantego, ale nie mówmy tylko i wyłącznie o materialnym. Milion złotych, to u kogo ten pomnik zamówicie? U Salwadora Vandalego? Nie mówmy tylko i wyłącznie o materialnym wymiarze tego pomnika. Kilka lat temu, w 2014 roku, zostało otwarte w Świętochłowicach Muzeum Powstań Śląskich i od tego czasu minęło już blisko 4 lata i w trakcie tych 4 lat no, bardzo zdynamizowała się powszechna wiedza, ale też również przekaz informacyjny dotyczący powstań śląskich. Wcześniej o powstaniach śląskich, tych dwóch udanych, czyli mówimy tutaj o tych ruchach narodowo-wyzwoleńczych, które między innymi spowodowały, że żyjemy w takim kraju jak teraz i możemy cieszyć się wolnościami i demokracją. Są informacjami i wiedzą, którą raz zarówno młodzi przyswajają, jak i dorośli utrwalają. I w tej chwili chcemy pokazać, żeby w Warszawie, że nie tylko powstanie warszawskie, które było... Ale powstanie śląskie, oczywiście. Powstanie warszawskie jest tym powszechnym i o nim będziemy mówili, ale także osoby przyjeżdżające, turyści, ale sami warszawiacy muszą mieć świadomość tego, że te powstania miały miejsce, że tu zginęli Polacy o polski Śląsk. Nikt nie ma wątpliwości, że Korfanty jest polskim bohaterem i to z samej szczytu hierarchii polskiej ważności, tylko czy to nasz problem, że przez dobre 80 lat nikt o takim upamiętnieniu Korfantego w Warszawie nie pomyślał. Panie redaktorze, ostatnią osobą, która zabiegała o to, aby powstał pomnik powstańców śląskich, był generał Jerzy Ziętek, którego teraz się zrzuca z piedestałów. I on zabiegał, też były problemy finansowe ze sfinansowaniem pomnika, który teraz stoi, stanął na byłym cmentarzu żołnierzy Armii Czerwonej, który potem ekshumowano i przeniesiono do Parku Kościuszki. I ten pomnik, nie wiem, czy pan wie i słuchacze wiedzą, ale sfinansowało miasto stołeczne Warszawa w 100%. Czyli to był dar społeczeństwa warszawskiego dla społeczeństwa Górnego Śląska. Ja tylko mówię o tym, że również Warszawa wybudowała dla Śląska w 100% pomnik, który został odsłonięty 1 września 1967 roku. Odwdzięczać, tak? Nie, teraz... To ponad połowę kosztów, dwie trzecie kosztów. Ale rozkładamy to na wszystkie gminy śląskie. Ja uważam, że wkład własny Śląska
Śląska w tym przedsięwzięciu powinien być. I tutaj pięknie to podzieliliśmy. Z jednej strony bardzo atrakcyjna, jeszcze raz powtarzam, lokalizacja w Warszawie, gdzie stoi już pomnik Paderewskiego, stoi pomnik Witosa Piłsudskiego. Ale Warszawa to nie jest biedne miasto. W dodatku w tym tylko stuleciu w stolicy powstawały takie pomniki jak Agnieszki Osieckiej, Juriego Branta, Ronalda Reagana. Tylko to nie były pomniki finansowane w 100% przez miasto Stołeczne Warszawę. No proszę mnie. Pomnik kota Cyryla do Warszawa się dołożyła nawet do takiego. Dlatego teraz do naszego się też dokłada, ale żaden z tych pomników, które pan redaktor zacytował, nie były w 100% sfinansowane przez Warszawę. Ja stoję na stanowisku, GZM stoi na stanowisku, bo przecież 40 głosami za i jednym wstrzymującym przegłosował te 100 tysięcy na pomnik Wojciecha Korfantego. Prezydent Świętochłowic jest naszym gościem. Żegnamy się z naszymi słuchaczami. Za moment dogrywka w sieci. Dziękuję bardzo. Do usłyszenia. Do zobaczenia. Radio Piekary.